Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Cookman, a to jest kolejna wideo recenzja, testowanie składanki na Raspberry Pi, która nazywa się 32 GB Commodore Deluxe P23BB Plus od DZ, czyli od Darish Zone. Zresztą widzieliście to pewnie na intrze. Dodam tylko, że jest kilka rodzajów tych intr. Tutaj była ewidentnie inspirowana logiem Commodore 64, ale jest też taka poświęcona Amidze, która moim zdaniem wygląda troszkę lepiej. Może mi się uda ją nagrać, to wam ją też pokażę. I to było na tyle, jeżeli chodzi o mój komputer. Już przeczytałem to, co miałem przeczytać, a teraz się przełączamy. O, troszkę mam chyba za głośno telewizor. Jest to składanka, jak widzicie, poświęcona Commodore i jest to ta moim zdaniem lepsza. Przepraszam, troszkę hałasu narobię. O, dobra, osadowiłem się, teraz powinno mnie być dobrze słychać i przechodzimy do testowania, tak? Czyli jak widzicie, jest taki motyw zrobiony ala na Amigę, trochę na system Workbench, czy jakoś tak to się nazywało. Jak przełączymy, to tutaj mamy 2215 gier na Commodore Amiga, czyli i tu jest zaznaczone, że to jest wersja 16 bit. Wyjaśnię to w taki sposób, że to są te pierwsze Amigi, które wyszły, czyli Amiga 500, później 600 wyszła, które nie wykorzystują kości AGA. Tu jest rozdzielone w taki sposób, że tu jest napisane, że to jest właśnie 16-bitowe. Jak przejdziemy kawałek dalej, to mamy 154 gry, niby na 32 bity. Na Amiga 1200 widzicie tutaj logo, czyli to z kościami AGA. I z tą platformą mam troszkę problem, ale to opowiem później. Następnie jest 32-bitowa niby konsola Amiga CD32, 137 gier. Następnie jest 8-bitowy Commodore 64, gdzie mamy 4007 gier. Tutaj jest dodatkowo dodana, to możecie sobie usunąć, jeżeli chcecie, czyli Kodi, czyli to jest platforma do odtwarzania multimediów. Następnie jest taka jakby składanka zrobiona Amiga Joystick Collection, 37 gier dostępnych na to. Czyli to są gierki, które no są pod joystick, czyli nie trzeba wykorzystywać klawiatury ani myszki do tego, żeby w nie grać. Tutaj obok mamy Commodore 64 kompilację, 30 gier, ale to jest chyba flashowa. No, końca nie, dobra, przełączymy dalej. Tu jest na pewno, to są ten cartridge, czyli te gry, które wyszły na cartridge, 391 gier na Commodore 64. No, tu są jakieś, będą kompilacje, czyli składanki takie, że jak się uruchomi jedną, to nagle się okaże, że tam jest parę. Dobra, następnie. I tutaj mamy DC64, czyli to są gierki, które znajdują się na komputerze, mini komputerze. Znaczy tutaj akurat DC64, czyli to jest niby ta większa wersja. Ja w swojej kolekcji mam DC64 mini, czyli to takie miniaturkowe razem z joystickiem, 75 gier. No i tutaj są dodatkowo Custom Collection i tutaj jest składanka od DZ, czyli te gry, które on uważa, że są cool. No i wszystkich gier niby jest 6514 na tej składance. Przejdźmy do tego, że dobra, wejdziemy sobie na przykład w Amigę i to wygląda w taki sposób, że jest sobie tytuł gry, jest sobie jakiś screen, jest pudełeczko, jest logo. Oczywiście nie wszystkie gry te to posiadają, niektóre nie mają loga, niektóre nie mają screena, chociaż już rzadko się zdarza, żeby nie było screena. No ale ogólnie fajnie to wygląda. Wszystko tutaj się znajduje. Oczywiście błędny, jak to przy Amidze na Raspberry Pi, błędnie jest czasami oznaczony, na przykład, żeby pokazać. Tutaj akurat chyba by się zgadzało, bo oni jakoś montują, że te dyskietki. Przejdźmy sobie teraz tutaj, o, R1 wciskam i przeskakuje mi o ileś tam, jakby chyba o jeden ekran. No, sprawdźmy sobie na przykład Dune, moją ulubioną, o, to jest Citadel. Cywilizacja jest na przykład. I cywilizacja zajmuje 4 dyskietki. Tutaj jest jako jedna pozycja, czyli jest w miarę dobrze. Citadela zajmuje 5 dyskietek normalnie jest. Ale ciekawostką jest to, że jest Citadel i chyba jest Citadela, o ile się nie mylę. Czyli jest. Też jest Citadel, tak? Ale Citadela jest po polsku, Citadel jest po angielsku.
Nie ma niestety wszystkich polskich gier, które wyszły na Amigę, bo nie ma na przykład za Żelazną Bramą, ale za to jest Behind the Iron Gate, czyli to samo, tylko że po angielsku. Nie wiem, czy jest Kajko i Kokosz. Dużo gier się zdarza, parę tytułów znalazłem, które są polskie wersje językowe, no tyle fajnego, tak? JK. Nie wiem, czy jest Kajko i Kokosz. Wiem, że jakieś tam gry szukałem. Jest Kajko i Kokosz, proszę bardzo. Jest Kajko i Kokosz. No nie ma loga niestety, nie? Nie ma screena, tylko jest logo w screenie. Więc tak to wygląda na Amidze. Na Amidze CD32 jest częściej coś takiego właśnie jak ten komputer, który to jest błędne, bo Amiga... Dobrze wszedłem? Nie, to jest Amiga 1200 niby. Czyli... No nie do końca, to może być Amiga 2000 albo 4000, nie, 4000 to było chyba w tych, w towerach. Na pewno to nie jest Amiga 1200. Więc tutaj też są pudełka, tam gdzie nie ma, no to jest taki komputerek, tak? Tutaj weszliśmy teraz już, o ile się nie mylę, Amiga CD32. I jak tutaj zaraz poszukamy jakiś tytuł, jest, no na przykład taki. To nic nie było, ale tu chyba większość ma okładki. Nie wiem, czy jest jakiś taki, żeby pokazać, że nie ma okładki. No nie ma. Dobra, następny Commodore. A tutaj jest Commodore faktycznie, 64, jak nie ma screena. Tu są kompilacje gier. Tutaj też są kompilacje. Jestem w tych kompilacjach? Nie, jestem w Commodore. Dlaczego tu są kompilacje? No to nie rozumiem tego troszkę. Dobra, następny jest Kodi, później mamy Amiga Collection na joysticki. Tutaj są kompilacje. No to weźmy kompilację. No i tutaj, aha, czyli ktoś rozdzielił tą kategorię na kategorię kompilacje, czyli powsadzał tam, gdzie są wszystkie te, jak się uruchomi, to pewnie będzie wybór, którą chcemy grę uruchomić. Nie ma z tego zbyt dużo. I rozbił to na kartridże, czyli to w sumie to jest fajna rzecz, ten format C64, bo te gry się naprawdę w miarę szybko uruchamiają, jak na Commodore, nie? No i tutaj mamy DC64, pewnie też jest wszystko w C64, bo to pewnie jest grane. Tak, to jest format, który najszybciej się uruchamia. I warto jest na przykład te 391 gierek sobie przegrać gdzieś na pendrive, że ktoś ma DC64 i można je już uruchamiać bez większego problemu, tak, na DC64. I z całym szacunkiem dla tego, kto zrobi tą składankę, ale wydaje mi się, że lepiej jest pograć sobie na tym DC64. Od razu powiem, że ten joystick DC64 bez problemu możecie podłączyć do Raspberry Pi i go poprzestawiać. On ma tam więcej przycisków niż tam te dwa fajery, bo jeszcze są te funkcyjne. Ich jest zaraz 6 chyba. Więc można śmiało sobie poustawiać tam resety, przewijanie, pozycji i tak dalej. Ja miałem w pewnym momencie ten podłączony, tylko mnie drażni to, że ten joystick na moje ręce jest trochę niewygodny, tak? On mi tam się jakby miał przyssawki, może sobie jakieś tam skonstruuję jakieś przyssawki do tego joysticka, bo gdyby on był przyczepiony do podłoża, to by zdecydowanie lepiej się na nim funkcjonowało. Po prostu no, trudno go chwycić w dłonie, albo już moje dłonie się tak odzwyczaiły od joysticków, że teraz tylko pady, albo po prostu no, faktycznie jest niewygodny dla dorosłych, bo ja w sumie grałem w te gierki na Amidze i na Commodore, jak byłem łebkiem, nie? Dobra, i tutaj mamy te kolekcje i wszystkie gry. Pokażę może, ogólnie mi się tak się uruchamia po instalacji na kartę SD, jak uruchomicie to w takim motywie. Oczywiście trzeba skonfigurować sobie tam pada albo joystick, tak, i w taki sposób z tym motywem się uruchamiam. Chciałem zmienić motyw i wam pokazać, który mi się bardziej podoba ogólnie. Pomimo że jestem większym fanem Amigi niż Commodore, to ten motyw, co teraz się właśnie uruchamia, bardziej mi się podoba. Uruchamia się czy się zawiesiło coś? Nie, uruchomił się. Kolorki są zdecydowanie lepiej dobrane. I tym bardziej, jeżeli wejdziemy w Amigę, to też to wydaje mi się bardziej czytelne niż ten motyw z Amigi. Fajnie ktoś zrobił to, naprawdę z szacun za ten motyw. Oczywiście pewnie to nie zrobił DZ, tylko ktoś inny, ale ważne, że to tu jest też, widzicie loga. Fajnie to jest zrobione, naprawdę. Szacun. Więc mówiłem, że mam problem z Amigą. Ten moment, tak, czyli 32-bitową z kościami AGA. Zademonstruję może
taką gierkę na S zejdziemy sobie. Już uruchamiamy, zaraz RRS. Jeszcze na SO. Sonic Boom. Ale to nie jest Sonic, no, to jest samolot. Za nisko, tu jest Soccer Kit. To kurde była fajna gierka, jeżeli ktoś miał oglądał Tsubasę, no to ta gierka była wymarzona dla niego, tak? Bo to można było się poczuć jak Tsubasa biegający po mieście. O, i teraz uruchamiamy. Widzicie, nie pojawia się żadne logo tego emulatora, tylko od razu się uruchomiła gra i to też fajnie działa. I bardzo dużo tytułów, nie wszystkie, ale bardzo dużo tytułów uruchamia się w pełnym ekranie, tak? Czyli na przykład jak uruchomię Prince of Persia, to ona będzie tak samo, jest w tym momencie rozszerzone. Oczywiście czarne pasy są, można to zlikwidować, za bardzo nie chcę i się uruchamia. Wybieramy język angielski. No i tutaj jest problem, bo trzeba wklepać coś i nie ma klawiatury. I o tym się nigdzie nie pisze, ale ja teraz się odsunę od mikrofonu, bo nie podłączyłem sobie jeszcze klawiatury, więc podłączę sobie klawiaturkę. Od razu jeszcze wezmę sobie na kolana tą moją klawiaturkę. Już działa czy jeszcze nie? Jest, działa. No damy 66, o chyba nie, 666, nie. Może takiej strony nie było w instrukcji. Wciskamy Enter. No i coś mi tutaj nie działa. A może Escape? Nie działa. Może z numeryczną trzeba kurde klikać, a ja nie mam numerycznej. A jak wykasuję całkowicie? A... Nie mogę nic zrobić. Grałem w tą grę na tej składance na 100%. No. Może druga strona, spróbujemy, nie działa, może 02. Nie działa mi Enter, nie wiem dlaczego, Fire też nie działa, tutaj nic nie działa. No ludzie, o, wcisnąłem R1 i przeszło dalej. Ale klawiaturkę przy wielu tytułach na Amidze, no niestety trzeba używać myszki klawiaturki. O tym nigdzie nie ma w opisie, ja sobie obniżę, mam nadzieję, że nie usłyszeliście tego. W tle możecie słyszeć wiertarkę, to no, niestety mój blog, w którym mieszkam teraz w tym momencie jest zremontowany, więc tam dosyć często hałasują, może ten mikrofon, przez który teraz mówię, może tego nie złapię, może nie testowałem tego jeszcze, więc nie chcę save'ować, kurde, zawiesiłem grę, przejdzie, uruchomi się. Tu jest save na dyskietkę? Nawet nie wiedziałem. Jest jak, a, kit dressing to jest... można sobie ubranie zmieniać tego głównego bohatera. Ale dobra, uruchamiamy. Zacząłem mówić o tym, że no, wiele gier lepiej się tutaj zdecydowanie gra na klawiaturze i myszce, bo tak były stworzone na Amigę, tak? Na tym padzie troszkę niewygodnie się w to gra. Jest obsługa w taki sposób, zresztą uruchomię jakąś gierkę na myszkę, by zademonstrować. Dobra, teraz mamy Soccer Kida i on działa poprawnie, moim zdaniem. Może coś tam skrzeczy delikatnie. Ptaszek lata. Wydaje mi się, że prędkością prawie działa dobrze. Oj, fajnie, bo grałem ostatnio w Soccer Kida na jakiejś konsolowej wersji. A może tutaj nie ustawiłem po prostu w opcjach? Zobaczymy jeszcze jedną wersję Soccer Kida. No i to działa. A, no i działa gałka. Ja gram na DualShocku 4 i działa gałka. Zdążyłem? Nie zdążyłem. Teraz ginę. Działa gałka analogowa zamiast na krzyżaku. Nie trzeba grać na krzyżaku, można grać na gałce analogowej. W niektóre tu lepiej się gra, w niektóre gorzej. Dobra, i tak działa Soccer Kit na tej wersji 16-bitowej. Jeżeli weźmiemy wersję AGA, to też jest tutaj Soccer Kit. Tak? To jest rzadkość w ogóle, że tyle gier, bo zazwyczaj ktoś robi w taki sposób, że daje
wersję na przykład na tą pierwszą Amigę, a tej nawet nie, nie dodaję do składanki, bo już jest w tamtej drugiej, tak? A tutaj praktycznie są wszystkie gierki, które wyszły na Amigę Aga, z kościami Aga i wykorzystuje. Jest Król Lew, jest Aladdin, są Ishare, jak to się mówi, Ishary. Dobra, i wszystkie te tytuły się pojawiły, bardzo fajnie, bo bardzo często one wykorzystywały dodatkową moc kości Aga i prezentowały się zdecydowanie lepiej niż na zwykłej Amidze. No problem polega na tym, że na przykład ja trafiłem na Soccer Kida, też uruchamiałem parę innych tytułów, na przykład Aladdin też ma ten sam problem i zaraz zobaczycie, na czym polega ten problem. Tutaj się wszystko uruchamia bardzo podobnie jak na tej standardowej Amidze. Tutaj już były migotanie, ale na razie jeszcze chyba działa normalnie. Ten ludzik ogólnie chyba jest większy niż w tej wersji standardowej. Czy ja uruchomiłem tą samą wersję? Kurczę, normalnie działa. Może ja złą wersję uruchomiłem, muszę sprawdzić jeszcze raz. Cofnijmy. Nie, no 32-bitowo, no to wejdźmy na Aladdina. Problem miałem taki, że strasznie mi się ciął dźwięk. I przy Aladdinie, i przy Soccer Kids znalazłem ten problem, że strasznie się ciął dźwięk i nie można było grać. Ja sobie podgłośnię telewizor, żeby sprawdzić, bo na przykład ta melodyjka, tutaj zaraz będzie, pewnie mi Disney zaraz przyśle wiadomość. Nie wolno wykorzystywać tego w filmach na YouTube. Przy jednym filmie mi się tak wyskoczyło. Chociaż to była wersja chyba z Game Boya i... Dobra, dam telewizor troszkę głośniej, żeby posłuchać, czy się rwie, czy się nie rwie. No kurczę, działa normalnie. No to widzicie. Nie działa normalnie. Właśnie, już słyszycie pewnie ścinę w dźwięku. I do tego problem polegał na tym, że jak się uruchomi grę, o właśnie, słyszycie, co się dzieje. Da się niby grać, no ale... Szczerze, bardzo lubię tą grę i wolę zdecydowanie zagrać sobie na jakiejś wersji konsolowej, bo po prostu to jest rzeźnia dla uszu i w bardzo podobny sposób mi działa Soccer Kid. No nie wiem, dlaczego teraz Soccer Kid mi się uruchomił bez większego problemu. Nie wiem dlaczego. I tutaj na przykład to jest ciekawostka, że mamy Amigę 32-bitową, tak? I obok mamy Amigę też 32-bitową, Amigę CD32 i też jest Soccer Kid rozdzielony. Tutaj się ogólnie chwali DZ, że tam tyle image'ów płyt, co jest na tej składance, to w żadnej innej składance nie było. Ja mu wierzę, bo faktycznie tych gier dosyć sporo tutaj dodał. I w momencie, kiedy uruchomimy Soccer Kida na Amigę CD32, poczekamy chwilę. Jest, uruchomił się. Tutaj jest płytą. Też ładnie wybiera się język. Dajemy start. Tutaj nie ma muzyki, więc trudno jest wyczaić, nie wiem, czy się nie załadowała muzyka po prostu, czy to jest błąd image'a. Ale przez to się pewnie nie ścina, bo nie ma muzyki. W
pokażę jednego trika, kurde, można sobie kapki robić. Można jeździć na piłeczce, można skakać z piłeczki w taki sposób. Można podrzucić piłkę na główkę, można zrobić coś takiego trika. I jeszcze co można zrobić? Można kopnąć piłkę do góry. O, można z główki z powrotem na... Można kopnąć piłkę do góry. Można zrobić coś takiego. O, jak piłka będzie w górze, to można wykonać ruch w przeciwną stronę niż on stoi i strzelić z przewrotki. Jeszcze można zrobić tak, że w momencie kiedy się... O, nie wyszło mi coś. Podrzuca, to od razu zrobić przewrotkę. Aha. O, właśnie w taki sposób. No jeszcze w coś trafiłem. No i też można kopnąć sobie piłkę po skosie z podrzutki, nie? No, naprawdę jak na tamte czasy. O, a jeszcze jak będziecie, jak wejdziecie na piłkę i będziecie przejeżdżać, o, trzymając fire, można jechać do przodu albo do tyłu, nie? Takie kurde triki były. No, bardzo fajna platformówka. No ale ta wersja się w ogóle nie ścina. No może przez to, że nie ma... nie ma tego, nie ma... muzyki w niej. Trzeba przyznać, jest tutaj sporo gier fajnych. Mamy Alien Bready. Nie mamy, nie ma Alien Breda 3D na wersji Amigi 32, ale jest parę tytułów, które no faktycznie nie było ich na innych składankach, nie? Jest Bubba and Stick. Kurde, Bubba and Stick w ogóle jest, już pokazałem jedną gierkę, nie będę wam pokazywał kolejne, ale to jest fajna wersja, bo muzyka jest naprawdę czad. Cannon Fodder z obsługą pada, więc tu praktycznie każdą z tych gier można dodać do tej składanki na joystick, bo do Amiga CD32 oni robili w taki sposób gry, żeby nie trzeba było, o, to była fajna gra, kurde. Lotus Trilogy. Oni specjalnie robili tak gry, żeby nie trzeba było podłączać, nie? Ale jest na przykład Pirates Gold, nie? Kurde, to było moje marzenie, bo ja grałem bardzo dużo w Pirates na zwykłą Amigę, to tragicznie wyglądało w porównaniu z tym, co tutaj widzicie. W ogóle ta mapa cała, no, super była gierka, nie? Ale było też Rise of the Robots, które nikt nie grał. No, dużo jest fajnych gier, to można było... Nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią tego. Dobra, przechodzimy do Commodore. Jeszcze dodając do Amigi, brakuje mi tutaj Amigi CDTV. Ja wiem, że te gierki z Amigi CDTV, które były dedykowane, to też były na Amiga CD32, ale można by było śmiało dodać jeszcze jedną kategorię Amiga CDTV i nikt by nie miał nikomu nic za złe, tak? Nawet jakby się gierki dublowały, to fajnie by to wyglądało, nie? Dobra, jesteśmy w Commodore, no i znajdziemy sobie... Kurczę, Montezumę może byśmy poszukali, co? A, jeszcze wspomnę przy Amidze, że nie wszystkie gry są. Nie znalazłem, poza tymi polskimi standardowo, no, które powstały w Polsce, może nie doszły do tych, co robili tą składankę, to na przykład dojdę tutaj bez... O, przeleciałem za bardzo. Na G. O, gdzie ja to? ABCD, no właśnie, nie ma nawet G chyba. ABCD, G. Jest Gunship, jest Gloom, tylko że Glooma wyszły trzy części na Amigę z kościami Yanga. Wyszedł Gloom, no, na pewno wyszedł Gloom Deluxe, a ta trzecia nie pamiętam jak się nazywała, ale też wyszły trzy części. Nie ma ani na zwykłą Amigę, ani na Amigę CD32 Glooma w tych wersjach bardziej zaawansowanych. No nie ma. Jest Deathmass, nie wiem po co na ktoś dał, bo ta gierka wygląda tragicznie na zwykłej Amidze, na Adze się niczym praktycznie nie różnią siebie i tragedia. Dobra, idziemy na Commodore, tak? Czyli jesteśmy na Commodore. Zejdźmy na jakieś buble boble, może dasz. Bomber. Bubbles Mania, Bubbles Dizzy, Bubble. Bubble. Bruce Lee jest też. No dobra, ale tutaj jest, o, zaznaczone CRT, czyli z kartridża niby się uruchamia Bruce Lee. Tutaj się uruchamia, a tu w ogóle to jest, nie wiem czy to wyszło, ten Bruce Lee 2. Ale dobra, spróbujemy uruchomić.
tą wersję i też brakuje na padzie, szukałem Run Stop, tak? Czyli bardzo popularny przycisk na midze na Commodore 64. No i tutaj jest popsute. Proszę bardzo. Rozdzielczość jest tak ustawiona jakby na Full HD, ale pytanie, czy się w ogóle uruchomi. Trzeba było w opcjach wejść i przeskalować obraz. Ale widać ewidentnie, że się gra uruchamia z tego. Stary RetroArch jest w ogóle wgrany. Tutaj, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba się pobawić w settings. Kurde, jak to się ustawiało w tym wideo. Ojoj, full screen mode. Scaling. I tutaj mam... No, będzie problem ustawieniem tego. Dobra, wróćmy sobie. Spróbujemy uruchomić Bubble tylko po prostu, żeby uruchomić. Trzeba przeskalować interfejs cały, to teraz jedynie... No i tutaj jest na przykład, że trzeba wcisnąć run stop, tak? Spacją się przełącza na kolejne etapy. Bardzo dużo gier ma właśnie te ekrany. Spacją możecie sobie klikać i nic się nie uruchomi. Jak wciśnicie escape, to się uruchamia gra. I tak samo, żeby uruchomić niektóre gierki, trzeba wcisnąć F3. Nie chcę. O, na przykład tutaj damy nie. O, nie można tym kursorami się coś robi. Oj. Dobra, spacę wcisnąłem, dobra. Jest melodyjka. Tak to jest, jak się nie widzi połowy ekranu, nie? O, pojawiła się klawiatura. Klawiatura się pojawia pod wciśnięciu w kwadratu. Ale też działa zwykła klawiatura, więc szukamy, czym się uruchamia gra. Nie uruchamia, no tragedia. Trzeba przeskalować interfejs. Wam pokażę, gdzie się skaluje ten interfejs. Mam nadzieję, że ktoś dostał tutaj, tak? Dodało tą opcję. Nie ma. No, trzeba było wejść w konfigurację i tak dalej, żeby dojść do tego ekranu, żeby przeskalować na Full HD. Dobra, przejdziemy w takim razie, raczej żeby przeskalować na 720p, pewnie się uruchomiło, nie wiem teraz jak nagrywa mi się. Jeżeli będziecie mieć opcję tylko 720p, to znaczy, że się nagrywa w 720p, jeżeli będziecie mieć Full HD, to znaczy, że było Full HD, tak? Bo nie będę się bawił przez przekonwertowanie 720p do Full HD. Dobra, czyli uruchomiłem z kasety, to teraz spróbujemy z Cardidge'a coś poszukać. Dobra, spróbujmy tego Bruce'a Lee. Ciekawe jest to, że tu jest inaczej skonstruowany emulator. Nie wiem, czy ten też będzie tak samo. Zaraz zobaczymy, czy to jest ten sam emulator. Jest ten sam emulator. I tutaj się w trójkąt wcisnąłem. No i tutaj jest śmieszne, bo właśnie się przestawia, czy ma być F3 czy dla jednego gracza, czy dla drugiego i tak dalej. A F7 jest begini. O kurde, traciłem. Wciskamy F7. Uruchomiło się. I co? Nawet nie widzę, czy chodzę nim, czy nie. Czy chodzę grubiasem? Bo tutaj Bruce Lee jest taki problem, że pierwszym joystickiem się steruje Bruce'em Lee, a drugim joystickiem się steruje takim grubym zielonym, który teoretycznie powinien przeszkadzać Bruce'owi Lee. Zazwyczaj to się grało tak, że po prostu mu się pomagało, żeby dojść do kolejnej. Bruce Lee zbierał kryształy, a zielony załatwiał ninja. Fajnie było. Dobrze mówię? Dobrze mówię, chyba się nie chodziło o ninjom, tylko tym grubosem. Nie, ninjom się chyba chodziło. No kurde, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Czyli skalowanie jest popsute, czyli trzeba przestawić sobie w opcjach, żeby przywrócić skalowanie. Ale gierki z Commodore jak najbardziej się uruchamiają, tylko warto podłączyć klawiaturę, bo jednak trzeba wcisnąć. No, jest ten kwadrat niby i tam jest ta klawiatura, ale to jest bardzo męczące. Wejdźmy w takim razie, bo chciałbym pokazać, w jaki sposób zrobić standardowo na mojej ulubionej grze, czyli na Dune, tak? Hmm.
dużo jest gier, bardzo, tak jak przeglądałem sobie, dodawałem na jednej składance do ulubionych, to jest bardzo dużo gier, w które nie grałem, nawet nie wiedziałem, że wyszły na Amigę. Jest bardzo dużo gier, które grałem i aż się łezka kręci wokół. Tak? Tutaj mamy dwie Duny, jest Duna i Duna E.T. Wydaje mi się, że ta Duna E.T. to jest wersja Italia, no to też uruchomimy. Ta pierwsza na pewno jest angielska, ale spróbujemy to uruchomić i pokażę wam, jak zostało to rozwiązane. Nie, dlaczego tam, kurczę, może ten problem z dźwiękiem też przy Soccer Kidzie jest na pełnym ekranie, a nie na takim, jak teraz uruchomiłem. Trudno powiedzieć. Jeszcze na koniec spróbuję wejść tam w opcję i znaleźć tą, żeby przeskalować te na 1920 na 1080, tak? No i mamy Dune. Jak wciśniemy tutaj Fire, czy tam spust, nie działa. Ale jak wciśniemy Escape, nie. Poszło? Poszło. No i tutaj trzeba wcisnąć Enter. I teraz tak. Już się będzie doczytywać teraz. Jest. I teraz tak, jak wciśniemy Escape, dobra, jest. Po włosku? Chyba po włosku. O, nie działa. Jest myszka, ale nie działa. Czyli trzeba grać myszką, klawiaturą w tą grę. Ale bardzo często może zostało zapisane, jak ja ostatni raz grałem w Dune, chociaż nie grałem w tą wersję, więc w momencie, kiedy wciśniemy na klawiaturze przycisk F12, to pojawia się normalne menu od emulatora i w momencie, kiedy wam działa gra na padzie czy tam na joysticku, w zależności czym gracie i się okazuje, że no nie da się grać, bo przeszkadza, i chcielibyście pograć sobie na klawiaturze i na myszce, to trzeba uruchomić właśnie, wcisnąć F12 i tutaj jest input. W momencie, kiedy wejdziecie w input, to teraz mam ustawiony joystick, tak, Sony coś tam, jest myszka i jest RetroArch port drugi, RetroArch keyboard as... joystick... To powinien działać mi ten pad, ale nie działa. No to dziwne jest. W tym miejscu trzeba przestawić sobie, a tutaj myszka, o, a tu jest, dobra, o, tu jest, przepraszam was, tutaj w taki sposób, jak damy, teraz sprawdźmy. Nie działa. A może to Sony Interactive, tak, bo teraz mi port 1 zniknął. Sprawdźmy. On działa tak standardowo, jak się podłączało do Amigi joystick port myszy. I tak można było robić joystickiem, jak gra była na myszku. Czyli nie tak. Wydaje mi się, że powinno być tak, o. Tutaj zostawimy tego pana. Ale nie działa to. To też nie działa. Wcześniej mi działało, ale wcześniej miałem też innego pada podłączonego. Może to jest zależne od pada, nie mam pojęcia, ale działało mi normalnie to jest przy grach, gdzie wykorzystywało się myszkę i to działało tak, że prawą gałką się sterowało jak myszką, a lewym spustem to był lewy przycisk, prawym spustem w padzie to był prawy przycisk myszy. I żeby to zmienić, to trzeba było wejść, chyba że tutaj się jeszcze coś przestawia. Chyba, może mi zapisało, bo może dodałem save, nie mam pojęcia. W momencie, kiedy macie problem, to trzeba wejść w F12. Tutaj sobie zmienić, że mysz to ma być mysz, a port, no to w zależności jaki macie kontroler, tak? No to sobie ustawiacie ten kontroler, który powinniście, który chcecie używać.
To jest custom. Nie, to tutaj było w tym, w tej zakładce input na 100%. Oczywiście tutaj możecie próbować się bawić ze zwiększaniem taktowania procesora. Dodatkową FPU to był dodatkowy procesor, jakoś tak. Herce można sobie pozmieniać. Tutaj chipsety, tutaj jest full ECS, ale można przełączyć na AGE. Tu akurat jest ROM. Tutaj można zwiększyć pamięć RAM. Tylko że próbowałem w tych wszystkich opcji przy grze Alien Bread The Killing Grunt, czyli druga część, tutaj na górze jest. Tutaj jest wersja Alien Bread 3D. Tu jest dwójka, a gdzie jest The Killing Grunt? Tu. Tak. Alien Bread 3D 2 The Killing Grunt. I próbowałem tutaj bawić się właśnie z tym procesorem, próbowałem się bawić zwiększanie pamięci RAM i tak dalej, i tak dalej, i nic nie dało. No niestety ta gra nadal na Raspberry Pi 3 nie da się komfortowo grać w ten tytuł, tak samo jak na niżej możecie znaleźć też Breathless. Nie da się grać po prostu w takie tak zaawansowane tytuły na Raspberry Pi 3. Pojawiła się teraz ta składanka, którą wam przedstawiałem wcześniej, którą uruchamiałem na Raspberry Pi 3. Ona wyszła też na Raspberry Pi 4. I z miłą chęcią sprawdzę ją. Z tego względu, ta składanka mi się bardziej podoba. Poza tym, że trzeba wejść do opcji i znaleźć... Nie wiem, tu jest konfigurator. Tu jest background, tu jest reset. Kurczę, system info. Special IP. A może jeszcze coś niżej jest, nie ma. To musi być tutaj w takim razie. Albo w RetroArch'u. A, tu jest RetroPie Setup. Dobra, spróbujemy w RetroPie Setup. Jeszcze mi się Avermedia nie wysypała. Zobaczmy tutaj. Tu jest Configuration Tools. Zobaczmy tutaj. Nie, to nie będzie to. To nie jest to. Dobra, wracamy. To może w tym. Zobaczymy o konfigurację. Czy można cokolwiek tutaj zmienić. Tu są konfiguracje basic. Ale jeżeli nawet bym tutaj znalazł do Commodore 64, to tutaj nie ma rozdzielczości. Tu jest... No właśnie, nie ma... To nie jest to. Cancel. Dobra, sprawdźmy tutaj. Global config. O nie, to jest manual. To nie, to manual nie będziemy ten. A tutaj. To samo wszedłem, co było wcześniej. Tu jest full screen, tak? Czyli można ustawić X i Y, czyli trzeba było się tutaj gdzieś pobawić. On musiał z aspekracją. Oj, to nie tak. To nie tak. Dobra, spróbujemy jeszcze wejść w jakąś gierkę Commodore i pobawić się tam ustawieniami. Bobble. Dobra, jak to się uruchamiało, to może spróbujemy dwójkę uruchomić jeszcze. Wydaje mi się, że poprzednio jak zainstalowałem, to mi te gierki z Commodore normalnie uruchamiały się. I się śmiałem, że przy Amidze nie zrobili tych rabek bocznych, a przy Commodore zrobili, co drażni. Niech się gra uruchomi albo jakiś ekran, żeby mi stało, żeby się nie zawiesił emulator i spróbujemy się pobawić tymi opcjami tutaj. Zaraz będę kończył, bo już prawie chyba godzinami tam dochodzi. No. I tutaj trzeba wcisnąć ROM STOP, czyli spację. Nie, trzeba było wcisnąć spację. Przy niektórych tych ekranach, o tutaj można wcisnąć YES. O. Kwadrat. YES. 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 Nie chcemy latać pomiędzy murami.
Jak się wciska Y, to się pojawia klawiatura. Dobra, czyli teraz tak, ja mam ustawione, już sobie wcześniej ustawiłem, że jak wcisnę start select, to pojawia mi się to menu. I patrzcie, że teraz, kurczę, co się stało? RetroArch się uruchamia, widzicie, jest screen, kurde, pod tym, pod, jest poprawnie screen zrobiony. Czyli jest logo Buble Bobble. I tutaj już jest źle. A jak damy window at? Nie. Kurde, to trudno będzie przestawić tutaj. Bo niby widać. O, teraz już się wysypał. Dobra, zrobimy tak. Jeszcze raz spróbujemy. Bo co, jak tutaj wejdę w opcję, to od razu mi spada do środka? Nie. O. A jak zrobimy on screen display i wyłączymy off, to teraz powinno zniknąć mi. Nie. Kurczę, przyzwyczaiłem się już do tego nowego i nie wiem, jak tutaj się ustawia to. Face, playback, by trzeba było. Kurde, tutaj wideo, jakby był pełny ekran, to by można było wtedy sprawdzić, co się dzieje. Nie wiem, czy mi Aver Media automatycznie nie skalowała w dół obrazu. Nie mam pojęcia. Scaling. No. Video layout. Enable video layout. No jest niby on off. Tu jest on screen, dobra. To teraz już nie powinno być tego. Nie ma. Ale w kurde, no to co najważniejsze bym chciał zobaczyć, to nie mogę do tego wejść. A tutaj nie ma takich opcji, żeby rozdzielczość zwiększyć, nie? Nie. Niestety. No wszystko jest w ustawieniach settings i wideo. I w momencie, kiedy klikam, to nic nie widać. Spróbujemy namieszać. Wcisnąłem start, full screen. Nie. Window. Zadziałało z full screenem i znowu się coś restartuje, a nie działa z Windowet. No tutaj można pozmienić. O, remember the window position. Show window decorations. Tu jest scaling. Aspect ratio 4 na. O, udało się. Jest, dobra. To zaraz będę tłumaczył. Jest, udało się. Dobra, tylko teraz, któryś przycisk przycinałem, jest przyspieszone wszystko. Kurde, dobrze, nieśmiertelność się włączyła. W ogóle co to za buble, buble dziwne jest. No, bo namieszałem przy przyspieszeniu. Dobra, włączymy tą grę. Ciekawe, czy na Dizzy jest Prince of the Clock. Jest Dizzy w ogóle? Jest Dizzy. Jest Dizzy Prince of the Clock. Na Amidze to jest bardzo fajnie, na bardzo ładna, kolorowa gierka. Na Commodore wiadomo, kolorów brakuje, ale jest. Więc spróbujemy ją uruchomić. Oczywiście będzie problem. Tak jest. Problem z obrazem, ale od razu sobie wejdziemy. I teraz tak, wychodzimy krzyżykiem na padzie od PlayStation, tak? Wychodzimy krzyżykiem sobie na sam dół, dochodzimy do settings i tutaj jest wideo, o, settings i wideo. I daliśmy scaling. Scaling, aspect ratio. I w momencie, kiedy damy aspect ratio 4:3, to nam wskakuje tak, jak powinno być. I teraz nawet te ramki będą wyglądały jakoś normalnie. O, i są ramki normalne. Proszę bardzo.
To wygląda trochę jak ekran ładowania się z dyskietki, a nie zwróciłem uwagi. Tam na tym logowaniu zająłem się, zmieniałem skali obrazu, a nie zwróciłem uwagi. Czy chcę mieć śmiertelne życie? Oczywiście, że chcę. O, i jak wciskam Y, to. Bo to jest to samo co kwadrat, tak? Wcisnę kwadrat, to jest klawiatura. Dobra. Fire i zaczynamy. No i jest troszkę inaczej niż na Amidze. Oj, bardzo inaczej. Ale wziąłem, dobra. Wziąłem następne, skacze się tak. Analog nie działa. Ogólnie widzę, że poza tym, że to wygląda strasznie, to jest mechanika zachowana. I teraz bym musiał użyć... Czym? Aha, lewo, prawo się używa. Czyli mam użyć... Tak, liścia. Jest liście. Teraz liścia muszę podpalić. Czyli muszę użyć zapałek. Użyłem zapałek. I teraz, żeby przejść, muszę użyć wiaderka z wodą. Użyłem. I udało się. I wychodzę na zewnątrz. Nie no, na Amidze wygląda to zdecydowanie lepiej. Tu jest troll. Oj, ale jest klep. Dobra, bierzemy kilo. Kilo się przyda. Ale udało się uruchomić gierki z Commodore, proszę bardzo. To do niczego nie przydaje. Skrzynia jest przydatna, bo skrzynia jest potrzebna później. No, tam też to też jest przydatne, ale ten topór użyjemy tutaj, tak? O. Użyjemy topór. To i to wpisujemy. Tu. No, jeszcze raz. I zniszczyłem skałę. Mogę wejść sobie do środka i tam zebrać się tam na górze. No ale udało się uruchomić. Więc no, szkoda, że każdą grę. Może w momencie, kiedy się podłączy do innego odbiornika, bo tutaj też widzę, że jest dookoła poucinane, więc podejrzewam, że zła rozdzielczość się uruchomiła. Może błąd przez to, że Avermedia mam podłączone przez Avermedia, dlatego automatycznie tam zmienia rozdzielczość i dzieją się takie cuda, tak? Więc działa ta składanka, ja jestem ogólnie z niej bardzo zadowolony i pewnie zachowam sobie ją w kolekcji, nawet się zastanawiałem nad tym, żeby jakąś obudowę stworzyć czy coś takiego, oczywiście ze względów na Amigę, pomimo to, że nie działają za dobrze te gierki z Amigi AGA, no to mimo wszystko no fajne to jest, no. Ja mam wielki sentyment tej platformy i ogromnym chęcią, jakbym miał więcej czasu. Ale mam jeszcze jak betle swoje. Muzyczka ucichła muzyczka. Podobno ten mikrofon, przez który teraz mówię, nie zbiera z tyłu, więc nie powinniście teoretycznie słyszeć tej muzyki, która jest, bo zazwyczaj mi się dublowała. Jak używałem mikrofonów krawatowych, teraz postanowiłem, że zainwestuję troszkę w mikrofon i pewnie słyszycie troszkę zmianę w porównaniu z tym, co wcześniej mówiłem. No i tutaj joystick nie działa, bo w tej grze joystick nie działał. Oczywiście powinny być zaznaczone, tam oczywiście gościu wyciągnął gierki, które obsługują joystick, czyli wskazuje na to, że powinno się używać klawiatury i myszy, tak? No ale przy tej pierwszej wstępnej konfiguracji wydaje mi się, że powinien być jakiś dodatkowy komunikat, który będzie nastawiał na to, że no sorry, ale musicie mieć myszkę i klawiaturę, żeby sobie pograć na tym, tak? Dobra, ja nie będę zmieniał tutaj nic w ustawieniach na razie, tylko po prostu uruchomić chcę grę, tak? I ona się bardzo szybko uruchamia. Trzeba przyznać, że się uruchamia super. I działa. No działa jak na Amidze 1200. Szczerze powiem. Tylko w momencie, kiedy byśmy chcieli cokolwiek robić, wcisnąłem Escape. Wchodzę w Windows i chciałbym większy ekran mieć, tak? 320x200 jest najwięcej. Klikamy, że chcemy mieć 320x200. Wracamy do gry. Jest pełny ekran. No, teraz mi się pauza włączyła. Nie wiem czemu Escape. Co jest? Po tym terem mam ten. Tak. O, i już się zaczyna problem. I ta gra ogólnie jeszcze może ładniej wyglądać. Poza tym, że skacze, tak? To jeszcze tutaj w momencie, kiedy zmienimy rozmiar piksela, to wygląda w taki sposób.
Jeszcze Enter muszę wcisnąć, dobra. I o. Nie da się w ten sposób grać, tak? Tylko że ja nie wierzę, że ta gra została skopczona całkowicie i nikt nie grał w nią na pełnych detalach. Bo jak wciśniemy F12, to automatycznie tutaj jest chipset, jest oczywiście jest AGA, ale jeżeli chodzi o CPU, to jest ustawiony na 68020. Dlaczego nie jest ustawiony na 68040? Tak samo tutaj FPU jest. Jeżeli to klikniemy, że chcemy mieć jak najlepszy procesor, tak? I jeszcze CPU sobie mogę zmienić, czy nie? Nie mogę zmienić automatycznie, ale jeszcze do tego możemy kliknąć, że chcemy turbo mieć włączone i jeszcze do tego możemy wejść, na przykład tu jest w chipsetie coś, nie. W chipsetie nie ma, ale jest na przykład w RAMie. No RAM jest ustawiony na 2 mega. Jeżeli byśmy, problem polega na tym, że ja do końca nie wiem, co to jest ten slow, bo slowa można sobie 1.8, fasta można sobie dodać 8 mega. Jak zmienimy na chipsetie, no to automatycznie nam ten faz ucieka, tak? Ale można Z3 faz 128, jeżeli RTG, nie wiem co to jest, 128 i tego nie można zrobić. Nie wiem dlaczego? A nie, można 16 mega i do tego 32, tak? No i możemy kliknąć restart. Jak klikniemy restart, to ta gra powinna się uruchamiać teoretycznie najlepiej jak się potrafi, ale się nie uruchomi, no. Z tego względu, że uruchomi się czy nie? No nie, jeszcze kickstart jest 1.3, nie wiem dlaczego wsadzone. Bo teraz mi wywaliło pewnie, nie wiem czy zostały w chipsetie CPU zmieniałem, tak? No i wszystko się wyzerowało. Więc nie wiem dlaczego ktoś jak konfiguruje, no to te gierki naprawdę wymagają mocniejszego procesora i tak dalej. I wiem, że ten Breathless jest w stanie chodzić na większych detalach. No ale tego nie, ustawili po prostu Amiga 1200. No Amiga 1200 była niewiele mocniejsza tak naprawdę niż Amiga 500 czy 600 z większą ilością RAMu. Tak. Ja miałem w Amidze 600 2 MB wsadzone, znaczy wsadzone, w sumie miałem łącznie 2 MB, dokupiłem 1 MB i wiele gierek lepiej mi chodziło na przykład, nie wiem, Mortal Kombat niż na Amidze 1200 u mojego kolegi. Jeżeli się nie rozbudowała Amiga 1200, to ona była praktycznie taka sama, poza tym, że miała ekskluzywne gry, które wykorzystywały kości AGA. Jeszcze wam pokażę, bo zachwalałem na sam koniec, już koniec, ostatnia gra tego Bubba and Sticks na Amiga CD32. Miałem okazję raz w życiu grać na Amiga CD32. Widziałem ją też na targach, ale nie grałem na nich. Wolałem pograć sobie na Amidze 600. Widziałem ją na targach, ale mój znajomy, raczej znajomy, moich rodziców znajomy miał Amiga CD32 i kiedyś jak ich odwiedziliśmy, to się chwalił tym, że to prawie komputer, bo jeszcze miał tą przystawkę na stację dyskietek, więc taką rozbudowaną miał tą Amiga CD32 i miał twardy dysk w tej przystawce. Tu jest w ogóle animacja początkowa, to jest bajer, nie? Dobra, ja ją przyspieszę. Śmieszna jest nawet ta animacja, ale nie ma sensu i pokazywać na moim kanale. Dobra, i się uruchamia gierka, tak? No i jest wszystko, jest Music and SFX na standardowej Amidze, no można było dać albo Music, albo SFX. Naprawdę, czat, jak to, ta gra jak wygląda i wydaje mi się, że lepiej wygląda niż na Sega Mega Drive, czy na Sega Mega Drive, na sensie ta gra nie wyszła. Działa też analog. Nie wiem, czy muszę sobie podgłośnić telewizor, bo nie wiem, czy słychać tą melodyjkę. Słychać melodyjkę. Takiej melodyjki nie miała na pewno żadna platforma, nie? No, ale o, i mamy kolejny dowód na to, że te Amigi z kościami AGA za bardzo nie... Aha, bo to jest na dwa PT przyciski ustawione. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Te dźwięki są zdecydowanie lepsze niż w standardowej wersji na Amiga tą 600. Ja grałem na 600 w tą grę. Ogólnie ja gram akurat w wersję sobie na Sega
Genesis. Jeżeli się decyduję na jakąś starą gierkę, na jakąś ze starych platform, to zdecydowanie wolałbym grać na oryginalnej platformie, tak? Czyli niż na emulatorze, o to mi się rozchodzi. Więc dlatego sobie kupiłem to Super Retro TIO, bo chciałem Amigę, ale niestety, no, jak zobaczyłem ceny Amigi jakikolwiek, to po prostu rozwalają system ludzie czasami, tak? Bo bym mógł kupić Xboxa One i PlayStation 4 Pro za pieniądze, za które trzeba dać za zwykłą Amigę 600 bez żadnych dodatków. Ej, no wskakuj na to. Przejdę pierwszą planszę i kończymy to. No już prawie koniec jest po pierwszej planszy. Wiesz, tutaj, a tutaj nie wiem czy... O, jest. Sekret. Oczywiście nie wszystkie gry, które wyszły na Amigę, to nie wszystkie gry wyszły na konsolę i tutaj mam właśnie problem troszkę. Na przykład Cannon Fodder nie ma na... dwójki nie ma na konsolach. Fajnie, że jest Bubba & Steel, fajnie, że jest Desert Strike, tak? Fajnie, że są Mortal Kombaty, które wyglądają lepiej niż na Amidze. Fajnie, że jest Street Fighter, który też lepiej wygląda niż na Amidze. Ale jest kilka gierek naprawdę, które... no... na Amidze wyszły, a ten głupi Kajko i Kokosz na przykład, tak? No... bo ja wiem, można grać w to na... można grać w to na PC-cie, ale na przykład nie wyobrażam sobie grać we Franco, polskie Franco. No i koniec pierwszej planszy. Na PC-cie, bo to jest skaszaniona wersja, na Amidze była zdecydowanie lepsza. No i koniec. I tak jeszcze melodyjka. No i tym akcentem zakończymy dzisiaj nagrywanie. Strzałeczka się pojawiła. Jeżeli wam się podobał odcinek, to zachęcam do poprzedniego, który też był na temat Commodore, i zachęcam do następnego, bo następny też będzie pewnie o składance na Commodore, tylko tym razem na Raspberry Pi 4. To była składanka na Raspberry Pi 3 od DZ, czyli Darius Zone. Trzymajcie się, cześć.